Kalina. Ale to może chodzi o to takie właśnie... Wolny, tam tylko ci, co się zapisali, mają dyżur. Na razie was to nie... Nie, bo się... Uchwała o opłacie adiacenckiej podzieliła mieszkańców Strzemieszyc na cztery grupy, zupełnie od siebie różne. Ustawa z 1997 roku pozwoliła radom gmin na nakładanie tak zwanej opłaty adiacenckiej, czyli jeżeli gmina wybuduje infrastrukturę, wówczas nieruchomości, które przy tej infrastrukturze się znajdują, zyskują na wartości. Gmina może zabrać jak gdyby część owego wzrostu, czyli od 1 do 50%. To był 97 rok. W 2008 roku na wniosek prezydenta Podrazy Rada naszego miasta uchwaliła ustawę adiacencką, uchwałę adiacencką. I proszę państwa, nasi radni razem z prezydentem wznieśli się na wyżyny, bowiem uchwalili, że to będzie 50%, czyli najwyższa stawka z możliwych. Nie musieli, chcieli. I na dodatek najwyższą stawkę. Jakie są tego konsekwencje na dzień dzisiejszy? Mieszkańcy to naszej dzielnicy i naszego miasta, bo innych dzielnic też to dotyczy, zostali podzieleni na cztery grupy. Otóż część inwestycji wykonano przed rokiem 2008. Ci mieszkańcy nic nie płacą. Kolejna część inwestycji została zakończona w ubiegłym roku tuż przed wyborami. Ci mieszkańcy też nic nie będą płacić, ponieważ minęły 3 lata od tak zwanego stworzenia warunków do podłączenia się. Ale 3/4 Strzemieszyc i dzielnic będzie płacić 50%. Dlaczego? Ponieważ ta uchwała obowiązuje. Ostatnia uchwała, którą Rada Miejska podjęła o 3%, dopiero teraz będzie obowiązywać, czyli załapią się na nią szczęściarze, którzy jeszcze nie mają owej cywilizacji. Nasz protest jest związany z tym, że nie dość, że wszystko spadło, wartość każdego kawałka ziemi i domu spadła, bo żyjemy w zatrutym środowisku, to chce nam się za coś, co jest normą w Unii Europejskiej, płacić. A ponieważ nasze stowarzyszenie nigdy nie załamuje rąk i każdą sprawę chce poprawić, oddaję głos panu Jerzemu Reszke, naszemu radnemu, który naprawdę nas reprezentuje w Radzie Miejskiej, i on powie, co dalej robimy. Pan prezydent ogłosił, że wstrzymuje na razie postępowania w sprawie naliczania opłat adiacenckich. Pan prezydent wcześniej obiecywał, że opłat nie będzie. Czy możemy w tej chwili wierzyć panu prezydentowi, że rzeczywiście będą wstrzymane te opłaty? My jedynie poprzez protesty, poprzez akcje możemy wymusić, że pan prezydent tych opłat nie będzie naliczał. Protesty mieszkańców, zbieranie podpisów spowodowały działania w Radzie Miejskiej, że została przyjęta uchwała, która zmieniła procent z 50 na 3. Ale to nie dotyczy tych inwestycji, które zostały zakończone. Czyli to było działanie pozorne, natomiast my w dalszym ciągu oczekujemy odpowiedzi, kiedy będzie rezygnacja z naliczania opłat. Prawo, jeżeli jest złe, powinno być zmienione. Nie powinno być w ogóle wprowadzane. Prawo, które nakłada opłatę za korzystanie z kanalizacji w zależności od wielkości działki, jest z zasady swojej niesprawiedliwe.
ponieważ wszyscy korzystają z tej infrastruktury w taki sam sposób. My jako stowarzyszenie dziękujemy mieszkańcom i gratulujemy, że sami zaczęli działać. My też tak kiedyś zaczynaliśmy, że najpierw były listy poparcia, zbieranie podpisów i rozszerzyliśmy znacznie swoją działalność. Natomiast jedynie działając wspólnie i nagłaśniając akcję, możemy coś osiągnąć. Zwróciliśmy się również, ponieważ uważamy, że to prawo jest niesprawiedliwe, do instytucji państwowych, które mogą nam pomóc. Dostaliśmy zaproszenie z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Dudy, i we wtorek jedziemy na rozmowy do Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich. Poruszymy sprawę przede wszystkim opłaty adiacenckiej i możliwości wystąpienia prezydenta w sprawie zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami, ale będziemy też rozmawiać o tym, jak Strzemieszyce zostały włączone do Dąbrowy. Zostały włączone z naruszeniem prawa i chcemy wrócić ponownie do tego tematu, że ustrój miast na prawach powiatu, jakim jest Dąbrowa, nie gwarantuje takim społecznościom jak dzielnica możliwości decydowania o swoich sprawach. Chcemy mówić dużo na temat ochrony środowiska, ponieważ prawo ochrony środowiska nie gwarantuje ochrony przede wszystkim mieszkańców. Na apel, który wystosowaliśmy, dostaliśmy odpowiedź tylko od ministra środowiska, ale odpowiedź, która faktycznie podtrzymuje dalej to stanowisko, że prawa nie zmieni. Prezydent Komorowski nie odpowiedział nam. Chcemy również poruszyć sprawę dworca i ochrony zabytków. Tych spraw jest wiele, zobaczymy, co uda nam się osiągnąć. Natomiast przede wszystkim trzeba podtrzymać też te protesty, które są. I jeżeli ktokolwiek z państwa otrzyma pismo, że rozpoczęte jest postępowanie, prosimy zgłosić się do nas, bo wtedy zorganizujemy następną pikietę i będziemy działać. Bardzo serdecznie prosimy o podpisywanie tych petycji. Wjedziemy to we wtorek do kancelarii i jesteśmy przekonani, że będzie efekt. Jak państwo pamiętacie, byliśmy już w Sejmie. Efektem tego są prace nad specjalnym projektem badawczym. Wszyscy będziemy przebadani, szczególnie dzieci w Strzemieszycach wielkich i małych, dlatego że wykazujemy autentyczny wpływ zanieczyszczeń na nasze zdrowie. I rzecz bardzo ważna, w sobotę w szkole numer 17 odbędzie się kolejna konferencja ekologiczna. Będą tam profesorowie z Uniwersytetu Śląskiego, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Akademii Medycznej, z Instytutu Medycyny Pracy. Są już nowe badania, które wykazują, że my wdychamy mikrokawałki szkła, mikrokawałki metalu, grafit, czyli czysty węgiel, a oprócz tego różnego rodzaju pyły i zanieczyszczenia. Jeśli wasi bliscy chorują, to możecie być w 100% pewni, że od tego klimatu. Dlatego serdecznie zapraszamy. Zainteresujcie się tą konferencją. Co ciekawe, te konferencje coraz bardziej interesują profesorów różnych uczelni. Sami się do nas zgłaszają z propozycją współpracy. Zgadnijcie, kto tymi konferencjami nie jest zainteresowany. Tak jest, pan doktor Podraza nie jest zainteresowany. Z góry twierdzi, że nam nic nie szkodzi, wprost przeciwnie, wszystko pomaga. Mało tego, wszystkie zakłady w zasadzie chcą się rozbudować. Zakłady twierdzą, że nie pylą, nie niszczą środowiska. Kto z państwa oglądał audycję dziennikarzy TVN-u o tym, co się robi w Ogrodzieńcu, no to chyba poczuł, że coś jest nie tak. Ta ochrona środowiska wygląda w ten sposób, że praktycznie w okolicy wszystkie piękne, wolne od zakładów miejsca są zanieczyszczane. Firmy wywożą śmieci, odpady toksyczne i lokują gdzie się da. A teraz pytanie, kto z państwa wie, że na terenie Strzemieszyc powstały
dodatkowo 4 firmy przerabiające odpady, w tym 3 firmy odpady niebezpieczne. Wiecie, gdzie to jest zlokalizowane? Na dawnym terenie kolejowym rozdzielającym tak zwane Strzemieszyce główne od Strzemieszyc za remizą. Moje pytanie jest takie, kto te firmy kontroluje? Kto bada tam jakość powietrza? Nikt. Więc proszę Państwa, jeżeli wybierzecie się w okolicy na wycieczkę, to nagle zobaczycie, że na drodze, która kiedyś była uczęszczana, w tej chwili prowadzi przez las, jest wysypisko śmieci, że zatruwane są źródła Bobrka, że zatruwane są wody gruntowe. Przecież za kilka lat tutaj nie da się żyć. I za to wszystko mamy jeszcze płacić, ponieważ będziemy mieć kanalizację. Słów brakuje na takie podejście do problemu. Na szczeblu wojewódzkim, oczywiście jak gdyby z przyzwolenia Urzędu Miasta, zrobiono z nas tereny przemysłowe. Wszelkie wolne tereny przeznaczone są w tej chwili pod inwestycje. I żeby te inwestycje działały, to trzeba było po prostu stworzyć infrastrukturę drogową i wodno-kanalizacyjną. Także to nie jest tylko zrobione pod nas. Powstaje tak zwana katowicka strefa ekonomiczna i dyrektor katowickiej strefy ekonomicznej kilka lat temu przyjechał do Dąbrowy i powiedział, że zapłaci Dąbrowie za tereny pod katowicką strefę ekonomiczną 2 razy drożej, jeżeli miasto stworzy właśnie warunki, czyli drogę plus infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Miasto stworzyło te warunki i proszę sobie wyobrazić, za jakie pieniądze zostało to sprzedane. Sprzedane zostało za 30 zł, czy ponad 30 zł za metr, czyli za tą cenę, która obowiązywała przed stworzeniem tych warunków, czyli drogi infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Proszę Państwa, dlaczego my mamy ponosić koszty, które powinna również ponieść podmioty gospodarcze, które chcą się tam ulokować? Żeby już Państwa na tym zimnie nie trzymać. Słuchajcie, to jest tak. Jak władza widzi, że ma do czynienia z niewolnikami, podepcze i jeszcze przytupie na karku. I tak było dotychczas z nami z Strzemieszyca. Wreszcie czas do licha, żeby władzy pokazać, gdzie jest jej miejsce. Jesteśmy ludźmi wolnymi w demokratycznym kraju. Jeśli będą nas w ten sposób traktować, to my im odpowiemy protestem, buntem. Myśmy ich wybrali, bo po prostu daliśmy się nabrać. Jesteśmy tylko ludźmi i ufamy. Ale teraz będziemy rozliczać ze wszystkiego. Strzemieszyce to jest normalna dzielnica, gdzie wszyscy chcemy normalnie żyć. Dziękujemy za przybycie. Będziemy się wzajemnie wspierać w każdej sprawie. Do widzenia Państwu. Islamistę tutaj najmiemy, to tutaj wszystko ładnie, tutaj to załatwia i tutaj wszystko. Dziękujemy bardzo. To się już nie da żyć. Od 17 do 16.